Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry XCOM 2 z dodatkiem War of the Chosen. A w ambulatorium jesteśmy, no, w ostatniej misji Judasz wylądował w ambulatorium, niestety. No i nabył też lęk przed oddawaniem niecelnych strzałów, co jest ciekawym tutaj tym. A na razie cóż, no będziemy musieli pamiętać o usuwaniu tych lęków. To akurat nie jest fajne dla snajpera, żeby się bać. O, zredukowaliśmy postęp projektu Avatar poprzez tego, że udało nam się kodeks złapać. Zrzuty zasobów, dobrze, wiem. To nie teraz. Na razie tego naukowca skończmy. Później zrzut zasobów, a później kolejne rzeczy. Odsłonięty zwój mocy. Ok. Centrum szkoleniowe, ale tutaj nie będziemy budować. Przekaźnik zasilania tutaj zbudujemy. Na tym zwoju mocy. Dalej. On się będzie 24 dni, a pozostałych tych damy do usuwania tutaj. To centrum szkoleniowe jest nam bardzo potrzebne. No ale cóż, ale na razie. W zasadzie tak. Co nam jest jeszcze potrzebne? Kontakty ruchu oporu też trzeba by, żeby się dostawać do nowych tych. Ojej, no właśnie, wszystko jest nam potrzebne. Chyba że jak zbudujemy ten przekaźnik zasilania, zlikwidujemy ten. Może tak zrobimy. Poligon, złom obcych. 16 dni. Nie, mamy łączność. Okej, dobrze, to tu będziemy mieć łączność. Tutaj będziemy mieć to centrum szkoleniowe. Okej, okay, tak trzeba będzie zrobić. Można wzmocnić więź, na razie nie można. Maksymalny pobór mocy, dobrze. Co to jest ten kontratak? Sygnał alarmowy, naukowiec. A, czas badań, to żeśmy go odkryli, dobrze. Mroczne wydarzenia. Aktywne. Niecenne strzały do oficerów wywołują kontratak. O, o tym trzeba pamiętać. Dobra, no to zasoby. To nam da chwilę oddechu nam, ale trzeba będzie uzyskać dostęp. Myślę, że tak, po nawiązaniu kontaktów tu i tutaj do tej placówki dostaniemy. Mamy trop do którejś placówki, więc dwie jesteśmy w stanie, wydaje mi się, w miarę sensownie się do nich dostać. No dobrze. Kontakty o jeden więcej, ale zawsze już możemy tutaj jakiegoś inżyniera dać. Co jeszcze? Mamy jakiegoś inżyniera? Nieprzydzielony technik. To może ten przekaźnik zasilania, żeby go szybciej wybudować. Trzy co? Aula ruchu oporu, przekaźnik, poligon, łączność. Może skończmy szybciej ten przekaźnik. Okej. Okay. 12 dni, 15 dni. No właśnie. Trzeba to przyspieszać. Opóźniamy się trochę z tym centrum szkoleniowym, niestety, no ale cóż. Okej, okay, zasoby są. To co? Możemy jeszcze jeden kontakt. Jednostki zasobów. Czy tutaj możemy wybudować? ...108, przekaźnik. Nawiąż kontakt. Wtedy byśmy mieli ten... ...zainstaluj przekaźnik radiowy. Może by tak zrobić. To się łączy generalnie z tym i z tym miejscem. Natomiast tutaj mamy 80, ale to tylko dlatego, że chyba żeśmy mieli taki event, który skraca o połowę. Więc jeszcze mniej w tym momencie będziemy tutaj wydawać tych punktów. Na razie zainstalujmy. Co też skompletuje nam ten bonus, co nie, nigdy nie wiadomo, kiedy się może nam to po prostu przydać. Oczywiście awatar idzie w przód znowu. Więc nie mamy tak za wiele czasu. Nowa placówka. Dobrze, Bradford. Medycyna pola walki. Super, będziemy mieć lepsze apteczki.
Tylko czy będzie nas stać na ulepszenie tych apteczek? Wybierz nowy projekt. Nano apteczka. Czy to od razu jest? To jest chyba od razu. No właśnie, i te kombinezony możemy wtedy od razu zrobić. Sparka moglibyśmy mieć, ale nie wiem, czy chcę. Amunicja eksperymentalna. Granat eksperymentalny. Amunicja eksperymentalna. To by na pewnym etapie się mogło przydać. Ile mamy tych rdzeniów Lerium? 9. W zasadzie... Rdzeń z Lerium. Możemy to zrobić. Żeby nie stał ten cały poligon bezużytecznie. Broń Gaussa 2 dni. O, kolejny postęp awatara. No, bardzo szybko to idzie, niestety. Następna placówka i następny postęp, i już znowu jesteśmy w czarnej. Nie powiem czym. Przydałaby się ta karta, taka, która pozwala zmniejszać co. Bo jest taka karta, która zmniejsza progres awatara co miesiąc. Mamy broń gaussowską, ok, działko, karabin, dobrze, będziemy mogli w końcu to upgrade'ować, o ile będzie nas stać na to. I kolejny trop do placówki zainspirowano, a nie kolejny, ten co mamy, 50 jednostek informacji, jeden dzień, to oczywiście, że się nam to przyda. Dział techniczny, produkcja przedmiotów. Ile potrzebujemy? 125, 265, 325. To nas nie stać na wszystko. No i stopy metali. 10, 30, 50 stopów metali. To akurat nas stać. Czyli na czarnym rynku ewentualnie by nam potrzeba... Potrzebne byłyby nam te... Troszeczkę więcej zasobów. Zrzut zasobów mamy gdzie? Amunicja, przekaźnik, daleko. Ten przekaźnik skończmy, a później możemy te jednostki zasobów ewentualnie. Albo na czarny rynek, jak będziemy potrzebować. Zmniejszony. No dobrze. To akurat mi się nie podoba, ale cóż zrobić. Trop do placówki. Co mamy dalej? Szyfr obcych, to posuwa do przodu ten. Psionika, sekcja zła. Kto by dało nam ten jeden z dwa dni, dodatkowy taki mimik. O, nie wiem, czy nie warto w tym momencie w tym iść. Muton, nie pamiętam, co dawał Muton. Berserkery. Nie, zagubiony to nie, bezimienny. Właśnie, 4 dni. 4 dni albo psionika 13 dni. Psioniki i tak na razie nie będziemy mieć ani zasobów, ani czegoś, żeby budować, więc może tego bezimiennego spróbujmy. Będziemy mieć dodatkowy gadżet do walki. Usuwanie cech. Tajne operacje, no dobrze. Co tu mamy? Sabotaż nadajnika, poziom trudności ukryte wydarzenie. Sprawdźmy na razie te mroczne wydarzenia. Ile mamy informacji? Bardzo mało. Bardzo, bardzo mało mamy informacji. To mi się nie podoba. Bo nie będzie nas stać na zainstalowanie tamtych. A jak to jest postęp projektu Avatar? Trudno, nie będę wydawał jednak tych informacji. Trucizna żmi nie będzie działać w ukryciu. To jest głupie troszkę, najwyższa gotowość. Dyskretność. Tu w ogóle jest tylko żołnierze o stopniu sierżanta i są zagubieni. Bardzo wysoki, o kurcze, tu jest zatrute pociski, zagubieni. A tutaj mamy wysoki, zhakuj ukryty ten, najwyższa gotowość. Może to byśmy skontrowali. To nie wiemy, co to jest za mroczne wydarzenie. A, to nam daje też właśnie, trzeba popatrzeć co, 102 jednostki informacji, zasoby, specjalista. Informacji mamy trochę mało.
Więc... X-Pongom nie będzie działać w ukryciu na początku misji. To jest dość wredne, ale to się da z tym żyć. Dlatego, że mamy Evin, no i mamy na niektórych łowcach tą... Chyba takie cechy, o ile sobie dobrze przypominam i dobrze pamiętam, które pozwalają nam wejść w ukrycie. Czy w ogóle zacząć w ukryciu, mimo że cała drużyna nie zaczyna w ukryciu. Ojej. A żołnierzy mamy wystarczającą ilość. Spróbujmy to zrobić. Ten sabotaż nadajnika, dyskretność, zagubieni. Zwłaszcza, że te informacje będziemy potrzebować najbardziej. Advent has the AO under heavy surveillance, so we'll need to keep a low profile on this one. If we stick to sending in troops, Advent hasn't blacklisted yet. No dobrze. No to kto idzie? Vin nie może. Aha, właśnie, zmęczona jest. Sylwek, Sheldon. Czy Sheldon już jest gotowy? Jest Sheldon, jest gotowy. Czyli bierzemy tak, Sylwka, Sheldona. Tu mamy tak, sabotaż nadajnika, czyli będziemy potrzebować specjalistę. Dulcyna, czemu jest... czemu jest nieaktywna? Porucznik, aha, bo sierżanta potrzebujemy. Nie wyżej jak sierżant. No co, na pewno weźmiemy specjalistę. Kto jeszcze tutaj dawno nie był? Pratal Bies nie był. No i dziadek Puszka, Piącha. Czy mamy co? Mamy dwóch łowców. Mamy renegata, specjalistę i grenadiera. No dobrze, tobie dajmy apteczkę. Granatów to akurat nie potrzebujesz za bardzo. Osłana umysłu, granat błyskowy, skaner bojowy może się przydać. Tobie możemy dać, nie wiem, możesz mieć ten otwieracz czaszek. Druga apteczka i granat błyskowy. I dziadek Puszka, czy coś możesz tu w ogóle dostać jeszcze? Kamizelkę co najwyżej możesz sobie wziąć. No to sobie weź kamizelkę. Będziesz prawie, że niezniszczalny. Chociaż zastanawiam się, czy zamiast na przykład Sylwka nie wziąć kogoś innego. Kogo moglibyśmy tutaj wziąć? Alexa na przykład jako drugiego grenadiera, żeby go troszkę podszkolić. Weźmy może jednak Alexa. No właśnie, dyskretność, zagubieni. A zagubieni to by się przydał tak naprawdę nie Alex, tylko by się przydał snajper. A mamy jakiegoś snajpera do dyspozycji? Tylko goblina. Tu też jest ranny. Reszta jest ranna. Nie, na tajnej operacji. Kacper Pirks. No to cóż, bierzemy goblina. Chociaż zaraz. No tak. Bierzemy goblina. Co ty możesz jeszcze tu wziąć? Może zróbmy tak, żeby za dużo czasu nie tracić. Tobie dajmy może granat błyskowy, a tobie dajmy skaner bojowy. Okej. Produkcja przedmiotów. Co możemy uzbroić? Działko magnetyczne grenadier. I w zasadzie żniwiarza, a strzelca nie ulepszymy w tym momencie. Trudno. Następnym razem.
pancerze wszystko jest. Teraz jeszcze jest szybki rzut oka, czyli my możemy coś, ulepszenia broni możemy, ale może w pierwszej kolejności bym spróbował tu przydzielić. Co ty możesz tutaj? Masz mig i spust, obrażenia plus 1, automatyczna ładownica, dajmy ci automatyczną ładownicę. Mox, czy Mox, Pratal, bies, ulepszenia broni. Pojemność magazynka, no właśnie, większy magazynek, to dla ciebie jest konieczne. No i chyba tyle możemy. Dobra, bo mam już 15 minut. Zaczynamy. Mam nadzieję, że ta ekipa sobie poradzi. Nie wiem, co skontrujemy, jakie wydarzenie mroczne, ale już trudno. Będziemy mieć troszeczkę informacji, no i zaoszczędzimy na odkrywaniu tego mrocznego wydarzenia, co to było, więc cóż. Co prawda te dwa pozostałe są takie sobie mroczne wydarzenia. Sabotaż nalajnika. A, to w zasadzie nam ten jest niepotrzebny specjalista, tylko więcej snajperów. No dobra. Musimy tu dosuwać do przodu, zdaje się. Tam jest. Strasznie daleko, kurczę. Trzeba będzie to wysadzić. O, widzimy te... 6 tur. As I expected, Commander. There are significant readings indicative of the lost moving throughout the combat zone. Dobrze, Bradford. No to cóż, musimy iść tędy po prostu. Tu jest jakiś ten. Mox się przyda, bo on się szybko tam wespnie na te wszystkie. Tu możemy ustawić trochę ludzi. Na razie zobaczymy, gdzie. Jak wygląda w przodzie sytuacja. Za rogiem. Dobrze, to wiemy o tym. Będziemy mieć więcej tur do dyspozycji. Tu jest czysto. Na razie, chociaż w zasadzie, jak są zagubieni, to niepotrzebnie, żeśmy brali tylko tyle granatów. Moving to position. Orders confirmed. On the move. Zagubieni. To akurat mniejszy problem na razie. Tu jest drugi ten przekaźnik. Co to jest? Snajper. Wiesz co? Kurczę, snajper to byłby najlepiej, jakby tu podszedł. Trochę do przodu. Tutaj mamy kodeks i tego. Taki patrol, a tu jest kolejny patrol. A, zagubieni. Dzień dobry. Będą tamtych atakować, więc dobrze by byłoby na razie być w ukryciu. Się nie ujawniać. Oni się będą teraz bawić z nimi. Dobrze, lećcie tam, a my sobie przejdziemy tędy. Cyk. I w zasadzie to tak. Tu moglibyśmy wyjść na górę i mieć wszystkich pod obstrzałem, ale ja bym z tamtej grupy na razie odszedł z widoku. Pięć tur. W każdym momencie możemy rozwalić te takie. Mox. Boże, bies, nie Mox. Ty musisz tutaj się udać jak najszybciej. Więc jakby to zrobić? Ja bym w ogóle wszystkich, kurczę, tutaj na bok przerzucił. Gdzie możemy się hakiem przenieść? Tutaj to nie bardzo mnie to interesuje. Mam nadzieję, że nic nie uaktywniliśmy. Nie. Okej.
Spróbujemy tędy przejść. Mamy trochę czasu. Nie za wiele, bo nie za wiele, no ale nie jest tak źle. Chcę jak najszybciej podejść do tego nadajnika, żeby go zniszczyć. Jak zaczniemy do tych strzelać, to się odkryjemy. O rany, a ten gdzie? Jeszcze się nie strzela? Tarczę im dał. Niedobrze. Ale się wystawił temu. Nawet dobrze. Dawać go tam. Dobra, gdzie możemy tu dojść jak najbliżej? Okej. Nadajnik jest tam. Niestety chyba będziemy musieli zacząć się bawić z nimi. ...75% szans, żeby zaofensowanego oficera tutaj dziabnąć. Strzał z karabinu snajperskiego. 4 do 6. Chyba za bardzo nie mamy wyboru. Tylko jeszcze bym sprawdził jedną rzecz. Czy ty nie jesteś gdzieś tutaj w zasięgu tych pozostałych? Na razie nie. No dobra, trudno. Krytyk. Ten nas to prawda zauważy, ale... Ci też są. O, no będziemy mieć tu zabawę trochę. Protokół bojowy. Ile on ma tam? Punktów życia? 4. To akurat go możemy protokołem bojowym załatwić. 81%. Myślę, że tak. Ty musisz podejść tutaj bliżej. Najlepiej tutaj. Tam była grupa gdzieś, czy mi się wydaje? Czy to była ta grupa? Kurczę, ja bym chętnie tego załatwił, tylko tego nie widzę. On the move. 86%. To jest tak sobie. Zróbmy tak. Ty się ukryj tu. O kurde, tamtych musiałem uaktywnić. No właśnie, tak mi się wydawało, że tutaj jeszcze są ci zagubieni. Ten się zagubił kompletnie, nie wiedział, którędy iść. Ale oni są dość daleko, więc spoko. Ten jest tutaj najbliżej. 91%. Spróbuj go załatwić. Mamy kartę strzał w głowę, więc spokojnie. 78%. Jakie mamy tu szanse na trafienie? 90%. To są dość dobre szanse. No ale niestety schrzaniłeś robotę. 82-86%. Dobrze. Trochę nadmiarowo, ale okej. Teraz tak, protokół bojowy. W zasadzie to można by oszczędzić. Albo i nie. Dwa protokół bojowy tylko ma. Ups. No to Argos. To będzie do ciebie należało, żeby tego zdjąć. 78%. Miejmy nadzieję. W sumie niepotrzebnie grenadierów brałem, bo to nam kompletnie nic nie daje. 76%. Oni chyba do nas nie dobiegną. Czy to jest biegacz przypadkiem? Nie wiadomo, co to jest.
Gdzieś to powinno pisać, ale nie pisze. Zakładam, że do nas nie dotrą, więc ja bym sobie ten jeden zniszczył przekaźnik. Będziemy mieć jedną turę więcej. Dobra, ten się tu wróci. O, tak. I tu są następni. A nie. On walczy z zagubionymi. Darmowa akcja. O kurczę. Dziadka chciałeś zaatakować, trafić. No proszę. Co za cwana bestia. Ale dobra, będzie miał tam troszkę roboty z nimi. Ale trzeba będzie o nim pamiętać. Nie wystawiać mu się na strzał z flanki. My musimy sobie z tymi poradzić. No i dosuwać w kierunku tego przekaźnika, żeby go tam rozwalić. Jak najszybciej. Okidoki. Czy ty możesz się gdzieś wspiąć? Hak. No właśnie, teoretycznie możesz się wspiąć tam. Zagubieni, dobrze. Ok, tamtego nie widzisz, więc jest duża szansa, że tak, możesz teraz załatwić tych. 94. Wyczyścić teren, 100%. Nie, sędzia nie. Aha, przeładowanie. Okej. Tu by było fajnie, żeby zebrać te fanty. Kolba. O, dobre i to. Jak tu mamy? 44%. To wiele mu nie narobimy. Pięć. Tu będziesz troszkę odsłonięty. To nie jest najlepszy pomysł. Dobra. Przesuń się tutaj. Tamten gostek jest w ogóle na razie. Not a problem. 42%. Dajmy przygwożdżenie. Ja bym załatwił tego. Może tamten nie będzie mnie atakował. Bardzo dobrze. I tu mamy 23%. To jest słabo. 75%. Tamtych bym w ogóle nawet nie ruszał. Tylko przejdę na z góry upatrzone pozycje bliżej. 10%. 65%. Dobra, tamci niech tam będą. A na razie możemy spróbować rozwalić kolejny ten. Co ty masz? Dwa strzały? Zdalne hakowanie? A nie, bo to nie ten ten. Dobra. Komuś możemy dać wsparcie. Protokół wsparcia, ale nie wiem, czy jest sens. Mam nadzieję, że to nie będzie strzelał do nas. Pudło. Aha, bardzo fajnie, teraz dostanie w łeb od tych. Nasz plakat tam był. Może nie był najlepszy tutaj ten tryb warty. Bo ten by był bardziej uszkodzony wtedy.
A i tak dostał osłonę, troszkę mu zlikwidowało, bardzo dobrze. No dobra. Mox, gdzie ten przekaźnik jest? Kurczę. Jak w ogóle tam do niego wejść? Tutaj chyba. Że jak? Gdzie on jest? A, on jest na dole! Mam nadzieję, że tam nic nie siedzi w środku. O, tu jest zagubiony. Tam jest zagubiony. Bo, oj, kodeks jeszcze jest. Nie! Uuuu! No dobra, kodeks i ten to jeszcze nie jest tak tragicznie. Jeszcze nie jest tak tragicznie, ale musimy tutaj coś zrobić z tym. Tego moglibyśmy załatwić. Wrażliwość na walkę wręcz, bardzo dobrze. Ten się tutaj czai, niestety. Tutaj mamy trochę lipę. Kodeks, kodeks, kodeks. Kodeksa na razie tak łatwo nie ten. Jakby tego spróbować tutaj, kurczę, trafić. Kodeksem się później zajmiemy. A niestety pudło, 42%. Ale, no teraz szkoda, że go nie widzimy. 75, 75. Tego musisz załatwić. Tam został kodeks generalnie rzecz biorąc, więc tego zostawmy. A nie, tego musimy załatwić. Z pistoletu najlepiej. Tu, 98% szans, dawaj. ...75% szans. Nie, tamtego nie będziemy. Nie z karabinu. Strzał z pistoletu. Okej, okay, natomiast ty... ...podejdź tu do przodu. I daj wsparcie komu? Tu powinniście wytrzymać, natomiast... ...Mox, nie Mox, tylko Bies. Biesowi warto, no ale to w zasadzie albo ten, albo ten. Dajmy jedno wsparcie, powiedzmy. Chociaż w zasadzie tutaj trzeba było dać, ale dziadek chyba ma więcej tych punktów życia i kamizelki i różne takie, więc... Ale... Drugi raz próbuję w niego trafić, ten gość. Drugi raz? Czy mi się tak wydaje, czy nie? Bomba psioniczna, no niestety. Broń zablokowana. Osłona usunięta. O kurczę, myślałem, że się zbliża ten... zabójczyni albo coś w tym stylu. Wow, jak to jest? Tu jest kolejna grupa, nie. Tu jest kolejny kodeks. No idźcie tam, tam, tamtych atakujcie, nie do nas. O, możesz tego ciachnąć. Nie, albo lepiej nie. Bo on się podzieli na dwa. No dobra, no to teraz troszkę nas tutaj... przede wszystkim musimy zrobić sobie tu wyczyścić. Bo zdecydowanie jest ich tu trochę za dużo. Mamy czas jeszcze na podłożenie tego ładunku. Jesteśmy za pełną osłoną, wydaje mi się. Spokojnie. 90%.
Spróbujmy ich wyczyścić jak najwięcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięcioro jest ich jeszcze. No tu są coraz gorsze te szanse. Komu możemy dać pracę zespołową? Tobie. Wiesz co, ja bym to zrobił tak. Tego trzeba by jak najszybciej tutaj załatwić. Ten będzie oczywiście próbował znowu strzelać. Tędy może obejść. Jakbym tutaj dał, to nie będzie w stanie trafić. Będzie się liczyło jako pełna osłona, chyba że tu u góry pójdzie. Tak? Nie. Nie weźmie z flanki, musiałby tu stanąć. Sto procent. Możemy załatwić tego i możemy załatwić tego. Może załatwmy tego. Nie mamy czasem darmowego? Mamy darmowe przeładowanie. O, świetnie. Darmowe przeładowanie. 100%. 93-77. Dwóch zagubionych? Nie. Myślę, że trzeba to zrobić tak. No właśnie. Jednym strzałem. Miękki spust. Darmowa akcja. No pięknie. 36% szans to tam raczej nie. Dziadek puszka szaleje. Nie wiem, czy to w ciebie strzelał ten, czy w kogoś innego. Wydawało mi się, że w ciebie dwa razy próbował tamten strzelić. Mu się nie udało. 77%. Spróbuj jeszcze tego dziabnąć. Bo tu jeszcze dwóch jest, właśnie. Tu jeszcze jest dwóch dziadów. Przeładowanie czy tryb warty? Może dajmy tryb warty. 75% szans, tam to nie. Stąd się musimy ewakuować. Więc tak. Tu czemu nie mogę stanąć tak dziwnie? Mi się trochę nie podoba, no ale cóż. Tu jestem chyba dalej w zasięgu. Właśnie nie wiem, czy tu jestem w zasięgu, czy poza zasięgiem. Dobrze, że kodeksa załatwiliśmy. Protokół bojowy nikomu nie możemy zrobić, więc robimy spokojnie przeładowanie. No i ty musisz też się stąd ewakuować. Lepiej jak... Kurczę, nie wiem, czy to jest w zasięgu, czy to jest chyba już poza zasięgiem. To jest poza zasięgiem. Nie będę granatami rzucał, bo to nic nie daje. Właśnie, ty jeszcze masz tutaj dwóch tych. Cztery tury mamy. Jedno oki, kogo możesz? Tamtego możesz załatwić, ale ten to akurat jest nie za bardzo w tym momencie pomyśli. Tryb warty czy przeładowanie? Dajmy tryb warty. Po pracę zespołową dla dziadka puszki ewentualnie, ale to już nic nie da. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy. No tu niestety będzie kolejny kodeks. Okej, bardzo dobrze, przynajmniej w kodeksa. On co prawda się podzieli, ale nie podzieli się, bo go nie trafiliśmy. No dobra. Tego trzeba załatwić na pewno. No i ten niestety przeładowywuje, dobra. Trzy razy próbował strzelać do dziadka. O kurde. Ale się uwziął na niego. Dobra, załatw kogoś tam. Udło, niedobrze.
No, trzeba było bliższego strzelać, kurczę, a nie tak. Bo teraz ten cię dziabnie. Albo i nie. Okej, okay, trzeba coś zrobić z tymi kodeksami i tymi. Tylko pytanie teraz, jak i w jaki sposób w ogóle się za nich zabrać. Kodeks tam sobie jest. Dziadek, musisz przeładować, już nie masz darmowego przeładowania niestety. Cięcie, no tego to nie. Jakbyś spróbował ciąć kodeks, nie, tego dziada. 100%, kurczę, tu jest taka nieciekawa trochę sytuacja z tym wszystkim. Tutaj mamy oczywiście też do przeładowania, więc wiele nie narobimy. Ten masz 12 punktów życia. Ja cięż, kurczę. Tu oczywiście się martwię, że ten zacznie mnie, próbuje dotrzeć. No, podejrzewam, że będzie w stanie mnie tu zahaczyć. Ale jestem za pełną ostoną. Spróbujmy ten strzał z pistoletu. Zawsze może go trochę uszkodzimy. Właśnie. Kogo tu mamy jeszcze? Mamy wsparcie. Granatów to bym nie chciał rzucać. 72%. Sędzia. Kurczę, a jakby podejść moksem gdzieś wyżej? Gdzie ty możesz w ogóle iść? Tu mógłbyś podejść. Narażasz się co prawda tutaj, ale myślę, że tak, idziesz w ogóle poza ten obszar. Co prawda musimy tu wrócić chyba dziadkiem i zdetonować to. W ogóle masz tego na widelcu, praktycznie rzecz biorąc. Sędzia. Właśnie, możesz go załatwić. Pięknie. Dawać go tu. Sześć, miało być siedem. Miało być siedem. No mamy przeładowanie i tyle z tego. Kurczę, to jest niedobrze. Ile mamy? Trzy tury, ale możemy to przedłużyć, więc to nie jest jakiś problem. Możemy dać wsparcie, protokół wsparcia. No Moksowi, czy Biesowi musimy dać ten protokół wsparcia. Chociaż nie wiem, czy to wiele pomoże. Czy tym w ogóle jesteśmy w stanie coś zrobić? Nie. I to przyciągnie więcej tych. Najlepiej by było, żeby mieć tutaj jakiś stąd możliwość kogoś trafić. Ale tu jest akurat takie położenie, że nie bardzo jesteśmy w stanie. Tutaj kogoś jesteśmy w stanie zobaczyć, ale nie wiem kogo. Tutaj w zasadzie tylko zagubionych. Zostajesz ty. Ten gość, powiedzmy, oni nie robią dużo uszkodzeń. Tu możemy podejść bliżej później, więc jeszcze mamy trzy tury spokojnie. Kogo mamy w zasięgu? Tego moglibyśmy załatwić. Tego moglibyśmy spróbować załatwić, ale ten tarczownika nie załatwimy teraz. No i mamy jeszcze niestety tutaj tego. A 94, 7 do 9. Kurczę, no jakby go tak ciapnął, to by było. Ale wydaje mi się, że ten narobi większe kłopoty. Tylko będziemy stać na otwartym. Tego się bardziej boję niż tamtego. No dobrze. Pokaż tutaj to. Ty w zasadzie jesteś poza zasięgiem wzroku, więc bardzo dobrze. Ty możesz jedynie zrobić albo rozwalić to, żeby mieć jedną turę więcej, albo tryb warty zrobić.
Tutaj mamy teoretycznie jakiś... Przejdźmy za pełną osłonę. 75%. W sumie to bym się tamtym nie przejmował. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Tu komu możemy dać pracę zespołową? Właśnie, może to jest najlepszy pomysł. I dzięki temu mamy możliwość, a niewiele mamy możliwości, ale możemy sobie przejść w jakieś z góry upatrzone pozycje, na przykład gdzieś tutaj. Ten nas może zejść z flanki, ale on się i tak teleportuje, ale ten na pewno będzie miał daleko. Możemy się ukryć. A tutaj przedłużymy sobie jedną górę. Dobra, teleportacja. Bomba psioniczna oczywiście tutaj będzie, to wiedziałem. Broń zablokowana, broń zablokowana. Tam i tak musieliśmy przeładować. O kurczę, ten będzie stąd próbował strzelać. Nie, tryb warty. Nie, no kurczę. No dobra. Nie, to on. Myślałem, że to my mieliśmy tryb warty. Dobrze, zdjęło mu tryb warty, to bardzo dobrze. Super, ok. Teraz tak, stąd się musimy niestety ewakuować. Ja proponuję się ewakuować, nie wiem gdzie. Ja proponuję się ewakuować w miejsce, gdzie będziemy mogli łatwo później dojść tutaj. Nie chcę rzucać tymi granatami nieszczęsnymi. Mox i tak musisz przeładować. ...77%, 83%. Weź, kurczę, w końcu tego załatw. Kurczę, pudło. Tu musimy zrobić tak, tylko że będziemy wtedy narażeni na strzał od tego. 100%. I tak nie załatwimy tego kodeksa. Ale możemy tego załatwić. Kurczę, tylko żebyśmy później stamtąd nie spadli. No właśnie, strzelał wilk razy kilka. Ciachnęli i wilka. A, jeszcze kurde go nie załatwiliśmy. Jeden punkt. No co za... dobra, kogo tu mamy? 35%. Mamy protokół bojowy, więc możemy na pewno tego zdjąć. Do widzenia. Mam nadzieję, że się nie zawali ten dach pod dziadkiem. Tu musimy niestety przeładować. Niestety kodeks nas troszkę będzie strzelał do nas. Nie mamy wyjścia. No i co? No i tutaj w zasadzie dobrze byłoby zająć lepszą jakąś pozycję przeciwko temu kodeksowi. Tylko teraz tak, gdzie on się ustawi? Trudno powiedzieć. Ktoś za daleko zdecydowanie. W zasadzie został tylko ten kodeks nieszczęsny. Dobra, kogo będzie strzelał? Do dziadka oczywiście. No i tym razem niestety dostał dziadek. Dobrze, przyjął na klatę. Cięcie. Nie. Tego jest poza zasięgiem, żeby zrobić cięcie. Przeładowanie i strzał też będzie. No to ty na wiele, nie za wiele tu nie powalczysz. Chyba, że... Wiem, co zrobimy. Wiem, co zrobimy. Tylko to wymaga trochę manewrowania. Tu jest dziura.
granat błyskowy, to zablokuje zdolności kodeksu do klonowania. A, i przyciągnie niestety tych. A nie przyciągło. O, nie przyciągło ich. No dobrze, tu będziemy go mieć bardzo blisko. Dziesięć, bardzo dobrze. To bies. Czy ty jesteś w stanie gdzieś skądś strzelić do tamtego? Uzyskać jakiś punkt widokowy? No jesteś w stanie, ale pewnie nie najlepszy. Mógłbym rzucić granat w sumie. Kto jeszcze nam został? No ty zostałeś, ale ty co? Tamtego jest za daleko. Możesz tylko przeładować. Najlepiej jakbyś się już nie wychylał. Właśnie, najlepiej jakbyś się nie wychylał. Zostaje jeszcze goblin. Mamy strzał z pistoletu przynajmniej. 50-50. No i to w zasadzie unik zrobił, ale wystarczyło. No i dobrze. Uzyskajmy troszkę więcej czasu. I do widzenia. No dobrze, dziadek ranny. Ale cóż, o może taki czerwony zróbmy tutaj plakat. Tylko formacja, miejsce. Nie, to miejsce to jest w tym momencie. Chyba, żeby były jakieś fajne miejsca. To wygląda całkiem nieźle, tylko wolałbym szereg. A może takie w szeregu? Kontynuuj, dobra. No, trochę ranny dziadek, ale rzeczywiście tyle, ile udało mu się uniknąć strzałów. Pięknie. Ci radykołowie, coś tam, cudowne dary przekazane przez starszych, może współczuć tej ignorancji. Ale nie pozwolimy, żeby takie ataki pozostały bez odpowiedzi. Dzisiejsze trudności to tylko preludium jutrzejszego zwycięstwa. Ranny 5 dni. Pikuś. Bies ma awans. Co tu awansujemy? Refleks. Dodatkową akcję. Ciekawe. Zbliżyć się do wroga. Namierzanie. 10. To było dobre. Automatyczne chybia. Strzelanie na wybrane w kształcie stożka. To jest super. Plus 2 mobilności. Wyładowanie. To bym dał. Ten stożek jest fajny. Nie chcę plakatu. Chcę kontynuować. Łup kodeksu, bla bla bla, okej. Okay. 102 jednostki informacji, honor złodziei. A, to dzielenie się informacji między tymi, między wybrańcami. A, to takie słabe. No ale dobra. Kolejna misja, kolejna udana misja, kolejny dzień walki o odzyskanie ziemi. Dziękuję za obejrzenie, dziękuję za polubienia, komentarze i zapraszam do następnych odcinków. Cześć! You've managed to do with this ship.